Przepraszam, że tym razem nagranie będzie trochę krótsze, ale mam ostatnio straszne urwanie głowy. Nie wiem nawet, kiedy będę w stanie opublikować następne. Dzięki za komentarze. I z racji na fakt, że dziś mam dla was tylko kilka historii, przejdźmy od razu do rzeczy. Strażak, który pomagał nam na obozie treningowym, opowiedział mi o wezwaniu, jakie kiedyś otrzymał. Miał pomóc dzieciakowi, który wspiął się na wysokie drzewo i nie mógł zejść. Przy wezwaniu nie podano zbyt wielu szczegółów. Sar ze względu na brak odpowiedniego sprzętu nie mógł zrobić tego sam. Drzewo było naprawdę wielkie. I było to niebezpieczne. Strażak, zanim wstąpił do straży pożarnej, był drwalem, który pracował przy pielęgnacji wysokich drzew. Przycinał je. Dlatego też wezwano właśnie jego. Sądzono, że poradzi sobie z tym w mgnieniu oka. Wziął on więc swoje stare wyposażenie i pojawił się na miejscu. Ekipa Saru zaprowadziła go około 3 km w głąb lasu i wskazała na najwyższe drzewo w okolicy. Strażak aż się zaśmiał i zapytał, jak to możliwe, że dzieciak tam wszedł. Zażartował, że musiałby być jak kot. Kapitan dowodzący akcją tylko potrząsnął głową i poprosił, żeby wszedł i ściągnął to dziecko. Strażak powiedział, że wiedział, że coś tu się nie zgadza, ale nie chciał naciskać ratowników. Podczas wspinania się na górę zaczął myśleć, czy Sar nie robi sobie jakiegoś głupiego żartu? Powiedział mi, to było po prostu nieprawdopodobne, żeby dziecko wlazło na tak popieprzone drzewo. Było ono ogromne u podstawy, jednak przy połowie wysokości zaczynało się znacznie zwężać. Kilka razy musiałem cofnąć się i wybrać inną gałąź do oparcia. Nie byłem pewien, czy będzie ona w stanie mnie utrzymać. Ale szedł dalej. Kiedy dotarł prawie na szczyt, zauważył coś niebieskiego. Zauważyłem niebieską kurtkę tego chłopca zaplątaną w gałęzie. Zacząłem go wołać. Poprosiłem, żeby podszedł bliżej, jeśli potrafi. Ale nie było żadnego odezwu. Wspiąłem się dalej. Wołałem go po imieniu i mówiłem, żeby się nie bał. Że jestem tu, żeby mu pomóc. Kiedy w końcu do niego dotarłem, zdałem sobie sprawę, dlaczego mi nie odpowiadał. Znalazłem go. A raczej to, co z niego zostało. Powieszone na gałęzi. I to, że się na niej znalazł, to czysty przypadek. Jak gdyby spadł z drzewa. Pod odrobinę innym kątem wylądowałby na ziemi. Ale to było bez znaczenia, ponieważ ten dzieciak nie żył na długo, zanim znalazł się na tym drzewie. Nie mam pojęcia, kto go tam umieścił i w jaki sposób. Ani dlaczego. Ale to było po prostu kurwa chore. Jego wnętrzności aż wyszły mu ustami. Do tego wisiały na okolicznych gałęziach. Wyglądało to jak jakaś pierdolona choinka dla psychopatów. Przyjrzałem się trochę bardziej dokładnie. Jego flaki wystawały mu aż tylną częścią ciała. Nie miał oczu. Zakładam, że siła uderzenia o gałąź musiała być tak duża, że po prostu eksplodował od środka. Widziałeś kiedyś ciało, które przebywało przez długi czas w wodzie? Topielce mają opuchnięte i wystające języki. U tego chłopca było podobnie. Pamiętam też, że wszędzie dookoła latało od cholery much. Myślę, że wpadłem wtedy w jakiś szok. Albo coś... Sam nie wiem. Ale sam nie wiem, dlaczego to właściwie zrobiłem. Po prostu zepchnąłem tego dzieciaka z gałęzi przy pomocy kija, który oderwałem od drzewa. Spychałem go tak długo, aż spadł. Prawie straciłem przez to pracę. Ale... kurwa... Na samą myśl, że miałbym go znieść w ramionach... Razem z tymi jego wystającymi flakami, które pewnie zaczęłyby się wokół mnie plątać. Nie, nie byłem w stanie tego zrobić. Widziałem wiele martwych dzieci. Więcej niż jestem w stanie policzyć. Widziałem kiedyś dzieciaka, który schował się podczas pożaru w wannie pełnej wody. I dosłownie ugotował się żywcem. Zrobiła się z niego cholerna zupa. Ale to... Nie wiem kto, czy co mogło to zrobić. Ale miałem wrażenie, że jak choćby dotknę tego ciała, to zwariuję. Usłyszałem, jak jego ciało uderza o ziemię. Myślałem, że wszyscy na dole zaczną wariować z tego powodu. Ale oni wiedzieli, że on nie żyje. Jeszcze zanim wysłali mnie na to drzewo. Nic nie mówili. Nie krzyczeli, nie wariowali. Zszedłem na dół i zacząłem pytać kapitana, kim on myśli, że jest, że wysłał mnie na górę, wiedząc, że to cholerne dziecko nie żyje. Powiedział mi, żebym się nie przejmował. Podziękował mi za to, że sprowadziłem do wody na dół. Pamiętam, że powiedział dokładnie tak. To było, kurwa, tak cholernie dziwne. Do wody. Jakby to dziecko nie było człowiekiem.
jakby nie był małym chłopcem, który zgubił się w lesie i spotkały go niesamowite okropieństwa. Kapitan kazał ekipie wyprowadzić mnie z lasu, ale on i dwóch innych funkcjonariuszy zostało na miejscu. To było dziwne. Dlaczego wszyscy nie pomogliśmy wynieść tego dziecka z lasu? Próbowałem wypytać o to chłopaków, którzy odprowadzili mnie, ale nie chcieli ze mną rozmawiać. Mówili, że nie mogą dyskutować o sprawach, które nie zostały jeszcze zamknięte. Zapytałem, jak myślą, co się stało z tym chłopakiem. Jeden z nich zamyślił się i powiedział po chwili. Powiedziałbym, że to obrażenie od upadku, sądząc po tym, że jego wnętrzności wyszły na zewnątrz. Ale wtedy również widoczne są uszkodzenia pod skórą. A w tym wypadku takich nie było. Wyglądało to prawie tak, jakby ktoś podłączył go pod jakiś wielki odkurzacz i wyssał z niego flaki. Ale mimo wszystko, na jego ciele nie było żadnych cholernych urazów. Żadnych. To mnie martwi. Martwi mnie jak jasna cholera. Jeden z doświadczonych ratowników przyznał, że czytał w internecie moje teksty. Znamy się dosyć dobrze, już wcześniej opowiadaliśmy sobie, co przytrafiło nam się podczas pracy. Zapytał mnie, czy może podzielić się ze mną kilkoma spostrzeżeniami i przemyśleniami na temat schodów. Cieszę się, że postanowiłeś to wszystko opisać. To ważne, żeby ludzie mieli świadomość, co czai się w tych lasach. Szczególnie, kiedy służba leśna tak zamiata wszystko pod dywan. Zapytałem, o co konkretnie chodzi. Jak to o co chodzi? O brak zainteresowania ze strony mediów? Nikt nie relacjonuje zaginięć dzieci, czy ciał znalezionych dziesiątki kilometrów od miejsca, gdzie dana osoba zniknęła. Służba leśna robi wszystko, żeby ludzie dalej tu przychodzili. Mimo, że to nie jest bezpieczne. To znaczy, nie żeby te całe chore akcje działy się co dzień, ale bądźmy szczerzy, zdarzają się. I ktoś się powinien temu przyjrzeć. A już szczególnie schodom. Aż dziwne, że nie opisałeś tych odwróconych. Nie wiedziałem, o czym mówi. Nigdy nie widziałem go w takim stanie. Zawsze był bardzo sceptyczny. Naprawdę? Nie wierzę, że ich do tej pory nie widziałeś. Nikt ci o nich nie mówił? Zaprzeczyłem i poprosiłem, żeby kontynuował. Są normalne schody, na jakie możesz wpaść w lesie raz na jakiś czas. Wiem, że o nich wiesz. Ale czasem zdarzała się trafić na takie... jakby odwrócone do góry nogami. To tak jakbyś miał domek dla lalek, a schody były jedną z części, które można odłączyć. Bierzesz je, odwracasz i wtykasz w ziemię w lesie. Także górny schodek jest zakopany. Wygląda to właśnie tak, tylko że w dużej skali. Nie widzę ich często, ale są one co najmniej dziwne. Przypomina to trochę krajobraz po przejściu tornada. Wiesz, tak jak pokazują to w telewizji. Rozwalone domy i poszczególne elementy, które oparły się ściele wiatru. Pojedyncze kominy czy schody właśnie. Te odwrócone mnie szczególnie przerażają. Nawet nie tak łatwo mi opisać, jak to wygląda. Nie jest łatwo mnie wystraszyć, jak większość pracujących w tych lasach. Ale to mnie trochę ruszyło. Będę starał się dowiedzieć trochę więcej o tym. Kumpel powiedział mi także, że wielu ludzi spotkało w naszych parkach człowieka bez twarzy. Podekscytował się tym tematem i powiedział, że sam widział coś podobnego. Byłem w terenie na ćwiczeniach kilka lat temu. Miałem spędzić noc w namiocie w lesie. Słyszałem kogoś chodzącego w pobliżu. Powiedziano nam, żebyśmy nie odchodzili zbyt daleko od głównego obozu. Pomyślałem więc, że może to któryś ze świeżych ratowników podszedł się odlać i nie mógł znaleźć drogi powrotnej. Pamiętasz tego gościa sprzed kilku lat, który był w naszej grupie i prawie spadł ze zbocza góry? Utkwiło mi to wyjątkowo w pamięci, więc nie chciałem, żeby przytrafiło się to ponownie. Wstałem i wyszedłem z namiotu. Zacząłem wołać tego kogoś, pokazywać mu drogę do obozu, ale ta osoba szła coraz głębiej w las. I wiem, że to, co zrobiłem, było głupie, ale byłem jeszcze na wpół śpiący. Nie chciałem, żeby jakiś idiota zrobił sobie krzywdę. Poszedłem za nim. Szedłem za nim jakieś 2 kilometry, aż doszedł do brzegu małej rzeczki. Widziałem jego odbicie w wodzie. Tej nocy księżyc świecił dosyć mocno. Wyglądał na zwykłego faceta. Miał plecak. Wyglądał, jakby na mnie spoglądał. Zapytałem go, czy wszystko okej. Czy nie potrzebuje pomocy. Przekręcił tylko głowę w taki sposób, że jakby chciał mi dać znać, że mnie nie rozumie. Zawsze noszę przy sobie mały nóż. A do niego doczepioną mam latarkę.
Włączyłem ją więc i poświeciłem na jego klatkę piersiową. Nie chciałem go oślepić. Oddychał wolno i głęboko. Zacząłem się zastanawiać, czy nie jest to jakiś lunatyk. Podszedłem bliżej i znów zapytałem, czy wszystko ok. Zacząłem świecić nieco wyżej. Coś wydawało mi się być cholernie nie tak. Zatrzymałem się. On dalej oddychał bardzo powoli i głęboko. To chyba właśnie to mnie zaniepokoiło. Wyglądał tak, jakby udawał, że oddycha. Ale tak naprawdę tego nie robił. Jego wdechy były zbyt równe, zbyt głębokie. Jakby wszystkie ruchy były, jakby to ująć, przesadzone. Wręcz karykaturalne. Jego ramiona podnosiły się. Klatka piersiowa poruszała się nienaturalnie. Powiedziałem mu, żeby się przedstawił. Wydał z siebie tylko jakiś stłumiony dźwięk. Podniosłem latarkę i uwierz mi, że nie robię sobie jaj. On po prostu nie miał twarzy. Była tam tylko gładka skóra. Spanikowałem. Upuściłem latarkę, ale widziałem, że porusza się w moją stronę. Ale tak naprawdę się nie poruszał. Nie wiem, jak mam to wyjaśnić. Po prostu w jednej chwili stał na brzegu pieprzonej rzeki, a w następnej był metr ode mnie. Nie odwróciłem w tym czasie wzroku. Nawet nie mrugnąłem. Po prostu musiał przemieszczać się tak szybko, że mój mózg nie potrafił tego zarejestrować. Upadłem do tyłu. Wylądowałem na dupie. Wtedy zauważyłem linię na jego gardle. Ciągnęła się ona przez całą jego szerokość i... uśmiechnął się do mnie przy pomocy swojego pieprzonego gardła. Nie było żadnej krwi. Po prostu czarna dziura. Przysięgam. To był naprawdę makabryczny uśmiech. Wstałem jak oparzony. Zacząłem biec jak najszybciej potrafię do obozu. Nie słyszałem, żeby mnie śledził, ale czułem, jakby był zaraz za mną. Odwróciłem się, ale go nie widziałem. Uspokoiłem się dopiero, kiedy dobiegłem do obozu. Ognisko i obecność innych ludzi sprawiło, że poczułem się bezpieczny. Mogłem odetchnąć. Czekałem jeszcze przy ogniu, wypatrując go. Ale już go nie zobaczyłem, ani nie usłyszałem. Przez kilka godzin poszedłem więc spać. Wiem, że to wszystko brzmi jakby dziwnie. Cała ta sytuacja brzmi tak surrealistycznie, że chciałbym to wymazać z mojej pamięci. Jednej nocy, zanim poszliśmy spać, opowiedzieliśmy sobie historię o duchach. Tak, żeby się trochę postraszyć i móc pośmiać z tych, którzy przerażają się zbyt bardzo. Zazwyczaj to świeżaki boją się najbardziej. Ale tym razem jedna z ratowniczek opowiedziała historię, która przeprowadziła mnie o ciarki. I wiem, że innych tak samo. Powiedziała, że wydarzyło się to naprawdę. Ale przecież każda historia o duchach opowiadana przy ognisku jest prawdziwa. Ale wydaje mi się, że ona nie zmyślała. Brzmiało to tak, jakby to była jedna z najbardziej traumatycznych rzeczy, które jej się kiedykolwiek przydarzyły. Powiedziała, że kiedy jeszcze była dzieckiem, ona i jej przyjaciółka często chodziły do lasu, który rósł za jej domem. Mieszkała w północnym Maine. Jest tam dużo gęstych, mało uczęszczanych lasów. Powiedziała, że drzewa tam są całkiem inne od tych, które są tutaj. Są tak grube, że miejscami kompletnie blokują promienie słoneczne. Z racji na fakt, że ona tam się urodziła i dorastała, przebywanie samemu w lesie nie robiło na niej żadnego wrażenia, ale zawsze starały się zachować ostrożność. Powiedziała, że nigdy o tym nie rozmawiali, ale wszyscy zawsze starali się nie odchodzić dalej niż 2-3 km od skraju lasu. Dorośli nigdy nie mówili dlaczego. Ale niepisaną zasadą było, żeby nie zagłębiać się zbyt daleko. Ona i jej przyjaciółka wymyśliły historię o niedźwiedziach wielkości domu, które mieszkają w głębi tej puszczy. Straszyły się wzajemnie, chowając się między drzewami, wydając warczące dźwięki. Powiedziała, że jednego lata na tym terenie przeszła seria silnych burz. Połamała wiele drzew. Część lasu, kilka kilometrów od jej domu, zajęła się ogniem. Strażakom udało się opanować pożar, ale jak to ujęła? Nie wrócili już tacy sami. Wyglądali, jakby wrócili z wojny. Mogliśmy na pierwszy rzut oka ocenić, że są przerażeni. Mieli ten sam wyraz twarzy. Nazywa się to bodajże shell shock. W opisie dodam link do Wikipedii na temat shell shocka. Ja i moja przyjaciółka stwierdziłyśmy, że wyglądają jak chodzący martwi ludzie. Nie śmiali się. Nie odpowiadali na pytania, które im zadano. Większość z nich wyjechała z naszego miasteczka zaraz po skończeniu prac przy pożarze. Pytałam o to moich rodziców, ale mówili, że nie mają pojęcia, o co chodzi. Kiedy powiedziano nam, że w lesie jest znów bezpieczny i nic nie płonie,
Wraz z przyjaciółką postanowiłyśmy pójść i sprawdzić, jak wygląda pogorzelisko. Nie powiedziałyśmy rodzicom, dokąd idziemy. To było takie ekscytujące. Wiecie, zakazany owoc smakuje najlepiej. Przeszłyśmy około 3 kilometrów i zaczęłyśmy widzieć spalone drzewa. Pamiętam, że moja przyjaciółka bardzo się poruszyła, ponieważ zobaczyłyśmy szkielet spalonego łosia. Leżał skulony pod drzewem. Musiałam wręcz odciągać ją od tego. Chciała go pochować, a nie chciałam, żeby go dotykała. Jego poroże było bardzo dziwne. Nie pamiętam dlaczego. Po prostu pomyślałam, że z tym szkieletem jest coś nie tak. I nie chciałam, żebyśmy się do niego zbliżały. Im dalej szłyśmy, tym więcej spalonych drzew widziałyśmy. W końcu doszłyśmy do miejsca, gdzie nie było już żywych roślin. Wyglądało to jak inna planeta. Tylko brąz i czerń spalenizny. Żadnej zieleni. Stałyśmy tam i przyglądałyśmy się uważnie, aż usłyszałyśmy krzyk w oddali. Spanikowałam. Myślałam, że to mój tato i że będzie szlaban. Moja przyjaciółka również się przestraszyła. Schowałyśmy się za dużym kamieniem. Powiedziała, że nie chce, żeby nas ktoś tu przyłapał. Rodzice całkowicie zabronili jej wchodzić do lasu. Ona skłamała, że poszła ze mną do kina. Schowane nasłuchiwałyśmy. Głos zbliżał się do nas. Zdałam sobie sprawę, że on wzywa pomocy. Pomyślałam, że to może jakiś turysta, który zabłądził i trzeba mu wskazać drogę powrotną. To się czasem zdarzało. I bywało, że im pomagałam. Zawołałam go i słyszałam, że podąża za moim głosem. Wołałam więc, dopóki nie zauważyłam go w oddali. Biegł w naszą stronę. Zbliżał się i mogłam dostrzec jego twarz. Była cała czerwona. Powiedziałam przyjaciółce, żeby dała mi swój plecak. Była w nim apteczka. Wydała z siebie taki dźwięk, jakby była obrzydzona. I zapytała, czy widzę jego buzię. Powiedziałam, żeby się zamknęła i zaczęła iść w stronę tego zagubionego turysty. Zatrzymałam się w połowie drogi do niego. Dostrzegłam, że nie ma on nosa, ust oraz części czoła. Wyglądało to, jakby ktoś je odciął. Czyste cięcia. Bardzo mocno krwawił. Miał też krew na spodniach. Zaczęłam się wycofywać. Zdołałam zrobić tylko jeden krok. Strach mnie niemalże sparaliżował. Złapał mnie za ramiona. Zaczął bełkotać i nie mogłam zrozumieć, co powiedział. Oprócz tego, że pytał, jak długo go nie było. Zapytał mnie, gdzie jest jego oddział. A ja po prostu potrząsnęłam głową. Spojrzał na mnie i zobaczył mojego walkmana. Zaczął skrzyczeć, bełkotać, dotykał swojej twarzy. Zauważyłam, że on ma dziwne ubranie. Szara materiałowa kurtka, odświętne spodnie. Kurtka miała nietypowe guziki, czerwone obszycie. Powiedziałam, że nie rozumiem, co mówi. Chciałam otworzyć apteczkę, ale znów zaczął krzyczeć. Jedyna rzecz, którą zrozumiałam, było: nie dotykaj mnie. Przez ciebie będę musiał tam wrócić. I zaczął biec, ciągle krzycząc. Mogłyśmy go słyszeć jeszcze przez długi czas. Moja przyjaciółka płakała. Zaczęłyśmy iść w stronę naszego miasta. Pytała mnie ciągle, kto to był, co się stało, ale nie odpowiedziałam jej. Kiedy wróciliśmy do domu, powiedziałam, że nie chcę się już bawić w lesie. Ciągle się przyjaźniłyśmy, ale nie rozmawiałyśmy o tym zdarzeniu. Nigdy.